Urzędujący prezydent USA Joe Biden ogłosił na platformie X, że nie zamierza się ubiegać o reelekcję. Wiele mówiło się o tym w ostatnim czasie w mediach, gdzie po kolejnych publicznych wystąpieniach wyraźnie było widać, że stan zdrowia Bidena się pogarsza. Teraz amerykańscy demokraci muszą wskazać nowego kandydata do wyścigu prezydenckiego. Będzie to nie lada wyzwanie, ponieważ ich przeciwnikiem będzie Donald Trump, który według wielu ekspertów ma już wygraną w kieszeni. Jednak rezygnacja Joe Bidena z wyścigu prezydenckiego nie przeszła bez echa także w naszym kraju. Wielu czołowych polityków postanowiło skomentować tę sprawę. Oto wypowiedzi niektórych z nich. Premier Donald Tusk napisał: Panie prezydencie, wiele razy podejmowałeś trudne decyzje, dzięki którym Polska, Ameryka i świat były bezpieczniejsze, a demokracja i wolność silniejsze. Wiem, że kierowałeś się tym samym, ogłaszając ostatnią decyzję, być może najtrudniejszą w życiu. Marszałek Szymon Hołownia z kolei skwitował tę deklarację jednym słowem – odpowiedzialność. Lider Konfederacji Krzysztof Bosak napisał: rezygnacja Joe Bidena z walki o reelekcję to właściwa decyzja, dlatego jestem nią zaskoczony. Współczesna polityka odzwyczaiła nas niemal zupełnie od ludzi na najwyższych funkcjach, podejmujących właściwe decyzje. Z drugiej strony ta decyzja powinna zapaść już dawno temu. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz napisał z kolei: prezydent Joe Biden nie będzie ubiegał się o reelekcję. Przez swoją kadencję wzmacniał współpracę transatlantycką i z determinacją wspierał Ukrainę, co zwiększało poczucie bezpieczeństwa naszego regionu. Dziękujemy za dobrą współpracę, panie prezydencie. Natomiast Roman Giertych wykorzystał to, by po raz kolejny dogryźć Jarosławowi Kaczyńskiemu. Coś mi się wydaje, że Biden dzisiaj pokonał Trumpa i to jeszcze przed wyborami. Napisał, po czym dodał: Jarku, wiem, że nie masz, w przeciwieństwie do Bidena, Twittera, ale może ci ktoś pomoże wysłać oświadczenie. Sławomir Mentzen również nie mógł się powstrzymać, by dogryźć polskim politykom. Jeden dziadek zrezygnował. To teraz pora na Tuska i Kaczyńskiego. Napiszcie, co wy sądzicie o tej sytuacji w komentarzach. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.